i czas na zapowiadanego wcześniej gościa na antenie Radia Kaszebe, a będzie nim pan Tomasz Lipski, koordynator festiwalu Metropolia jest OK. No i właśnie, już po raz 13 kulturalny rok na Pomorzu zwieńczony i podsumowany zostanie organizacją festiwalu Metropolia jest OK. Podobnie jak w poprzednich edycjach, miłośnicy sztuki ze wszystkich pokoleń mogą liczyć na mozaikę kolorów, klimatów, wrażeń, rytmów i postaci. Tradycyjnie w programie znalazły się także zajęcia dla dzieci, ale oto już o szczegóły zapytam mojego gościa, pana Tomasza Lipskiego. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam, dzień dobry. No i powiedzmy, czym jest Metropolia jest OK, nie tylko w Trójmieście? Nie tylko w Trójmieście, tak. To już jest pewnego rodzaju tradycja, święto tutaj naszej regionalnej kultury i sztuki, wielu artystów, wiele dziedzin, a w tym roku po raz pierwszy Metropolia wychodzi szerzej poza Trójmiasto, tak jak było do tej pory, bo będziemy mieli wydarzenia i w Kolbudach, i w Żukowie, w Pruszczu Gdańskim oraz i w Wejherowie, więc to jest swoista nowość i chcemy, żeby to też stało się już tradycją, że oprócz tego tutaj naszego centrum, tak, wszystkie te imprezy też kulturalno-artystyczne dzieją się i poza właśnie w regionie. Jaki jest cel organizowania takiego festiwalu? Cel od początku przyświeca nam ten sam, czyli pokazać to, co najciekawszego dzieje się właśnie w muzyce, w literaturze, w teatrze, w szeroko pojętej sztuce tutaj na Pomorzu, bo dzieje się bardzo dużo. Mamy wielu talentowanych artystów, powstają ciekawe przedstawienia, ciekawe wydarzenia i będziemy też się starali, żeby tą naszą tutaj artystyczną wizytówkę Pomorza też rozsyłać, przekazywać dalej. Myśleliśmy o tym, żeby nawet i do Warszawy pojechać i pokazać to, co się tutaj dzieje, no bo publiczność przez te ponad 10 lat już w jakiś sposób też przyzwyczaiła się i posmakowała tego, czym jest Metropolia właśnie w tym okresie takim świątecznym, no ale chcielibyśmy, tak jak powiedziałem, wyjść szerzej i dalej, żeby jeszcze ludzie z pozostałych regionów naszego kraju też mogli o tym się przekonać. I zaczynamy od razu po świętach, już w piątek widzę wydarzenia, między innymi w Wejherowie i Kolbudach. Tak jest, to tak jak powiedziałem nowość, w Wejherowie zapraszamy na godzinę 18 do Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej na koncert Krystyny Stańko, której chyba bliżej nie trzeba przedstawiać, wspaniała, utalentowana artystka. No a o godzinie 20 w Kolbudach w sali koncertowej Urzędu Gminy zagra zespół Ikenga Drummers, na który też koncert serdecznie zapraszamy. Zespół będzie promował swoją nową płytę pod tytułem Movement for the Future. Nie pomijmy też wydarzeń z Trójmiasta. Nie pomijamy, tak jest. O godzinie 18 w Ratuszu Staromiejskim zapraszamy na spotkanie z literaturą, z cyklu Spotkanie z jedną książką i tam wystąpią goście Monika Milewska, Maciej Moskwa oraz Magdalena Kalisz. Będzie to prowadził spotkanie Szymon Jachimek. O godzinie 18 również w ramach Dnia Teatru zapraszamy do Centrum Świętego Jana na taki koncert muzykalowy Teatru Komedii Waldal. Aktorzy z tego teatru zaprezentują taki, można powiedzieć, the best of z wszystkich swoich dotychczasowych przedstawień, więc to też będzie bardzo ciekawe. Tak wygląda piątek 27 grudnia, a w sobotę 28 grudnia zapraszamy na warsztaty plastyczne dla dzieci, również do Nadbałtyckiego Centrum Kultury przy ulicy Korzennej z typografią na ty. To będą warsztaty kolażu, dzieci wykonają portrety. Bardzo, bardzo ciekawe warsztaty, więc serdecznie wszystkich zapraszamy z całymi rodzinami. O godzinie 16, 28 grudnia zapraszamy na pokaz filmu, filmowe epitafium dla Piotra S. I również na dyskusję po filmie o konieczności micie Syzyfa według Alberta Camus. Film powstał w reżyserii Beaty Staszyńskiej-Hansen i jej męża Olo Staszyńskiego-Hansen. Także będzie to również ciekawy pokaz. A wieczorem w Żukowie koncerty zespołów Łyko oraz Love Age, czyli Olo Walicki i Jacek Prościński w Centrum Kultury Spichlerz. O tym, co w kolejnych dniach, czyli w niedzielę i w poniedziałek, to o tym powiemy za chwileczkę. Troszkę się zdziwiłem, gdy usłyszałem filmowe epitafium dla Piotra S. To myślałem, że dla mnie. Dziękuję bardzo w takim razie. Ale nie, aż tak sławny nie jestem. My powrócimy na antenę za chwileczkę i dopowiemy, co jeszcze będzie się działo w akcji Metropolia jest OK, nie tylko w Trójmieście. Plama. No i wracamy do rozmowy z naszym gościem Tomaszem Lipskim, koordynatorem festiwalu Metropolia jest OK. Zatrzymaliśmy się na sobocie, więc warto jeszcze powiedzieć o tym, co będzie się działo w przyszłą sobotę i poniedziałek. To już ostatnie dni w roku będą.
Tak jest. Niedziela, 29 grudnia. Zapraszamy na godzinę 12.30 do Ratusza Staromiejskiego na warsztaty dla dzieci, promocję książki pod tytułem Szaman z rzeki. To również będą takie rodzinne spotkanie. Serdecznie wszystkich zapraszamy. O godzinie 16 natomiast też w Nadbałtyckim Centrum Kultury zapraszamy na spotkanie z Iwoną Zając, która przedstawi swoją akcję Audycja. Iwona jest artystką, która zainteresowana bardzo mocno tym, co się działo i dzieje na naszej stoczni. Będzie właśnie robiła swój projekt i opowiadała o nim, więc serdecznie na to spotkanie zapraszamy. O 17 muzyka klasyczna, orkiestra kameralna Baltic Alliance i rozdanie nagród Marszałka Województwa Pomorskiego. A o godzinie 18 w niedzielę zapraszamy do klubu Parlament tradycyjnie na koncerty. No i między innymi wystąpi tam Tymon Tymański, zespół Miód, Absyntia, Castlings, Mitra, Calafior de Rambo i wiele, wiele innych. Serdecznie zapraszamy. Wstęp tylko 5 zł. 30 grudnia natomiast, poniedziałek, to ostatni dzień festiwalu. Zapraszamy do Kolbud na godzinie 12. Tam odbędzie się Improbaja, czyli spotkanie z aktorami i stand-uperami, których na pewno Państwo znają. Karolina Rucińska, Małgorzata Tremiszewska, Hubert Świątek i Wojtek Tremiszewski. Oni zaproszą tam najmłodszych widzów do takiej wspólnej zabawy, bo to impro oczywiście, to wiadomo, że to jest takie wydarzenie, gdzie dzieciaki same mogą układać sobie scenariusz i nawet wyreżyserować to, co tam się będzie na miejscu działo. Także wszystkich z rodzinami zapraszamy na godzinę 12 do Kolbud. O godzinie 17 Metropolia Młodych, to koncerty w Radiu Gdańsk. Będzie można posłuchać młodych artystów, którzy prezentują tak zwaną muzykę klasyczną. O godzinie 18 w ramach Dnia Teatru, tam przenosimy się w tym momencie do Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim. Odbędzie się monodram Joanny Pasternak pod tytułem Uwłaszczeni, czyli Szalona Droga do Wolności w ramach Dnia Teatru. I o godzinie 19 w tym samym Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdański zapraszamy na promocję książki Krzysztofa Skiby, Skiba ciągle na wolności. Także program tradycyjnie jak zwykle bogaty. Poszerzyliśmy miejsca wydarzeń o właśnie Kolbudy, Żukowo, Wejherowo i Pruszcz Gdański. Mam nadzieję, że publiczność z tych opcji wszystkich skorzysta w tym okresie takim właśnie poświątecznym. I właśnie o te lokalizacje chciałem zapytać, bo Żukowo, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Wejherowo, czyli to są takie te miejscowości prawie, że prawie metropolia, tak? No bo tak. Często określane też może mianem sypialni, chociaż niektórzy tego nie lubią, ale jaki tutaj jest cel i zamierzenie tego? Też chcecie metropolię właśnie w tych podmiejskich miejscowościach tutaj zapromować? Dokładnie, rozszerzyć, żeby publiczność z tamtych miejscowości miała możliwość też poczuć tej atmosfery, tego klimatu, czym jest metropolia. My chcemy też jakby zaprosić tutaj mieszkańców Trójmiasta, żeby oni też odwiedzili te miejscowości, bo często te właśnie instytucje kultury mieszczą się w pięknych budynkach odrestaurowanych, zabytkowych, więc warto też trochę pozwiedzać i zobaczyć to, co się dzieje właśnie w naszym regionie, poza tutaj Trójmiastem. Czyli podsumujmy, po zjedzonych świętach 3 kilogramach sałatki warzywnej warto się ruszyć od razu po świętach tak w piątek jest. I odwiedzić albo Trójmiasto, albo też te właśnie miejscowości wokół Trójmiasta. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Dziękuję gościem również. Był Tomasz Lipski, koordynator festiwalu Metropolia jest OK, nie tylko w Trójmieście. Wesołych świąt życzę. Dziękuję, wesołych świąt.